Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Gwiazdo Magdali, szczęśliwa niewiasto, sławimy Ciebie uroczystym hołdem. Chrystus Cię złączył ze sobą najściślej, miłości więzią. On Cię uwolnił spod władzy demonów, straszliwą dla nich mocą uzdrawiania. Pełna wdzięczności przyjmujesz radośnie okowy wiary. Odtąd rozkwitła potęga miłości. Przy stopach Mistrza miejsce Ci wskazuje. Za Nim podążasz i służysz gorliwie, serdeczną troską. Płaczesz nad Panem przejęta żałością. Do końca wierna stoisz obok krzyża. Łzami obmywasz pokryte ranami najświętsze ciało. Spraw, niechaj miłość zwycięska Chrystusa nam też da udział w Twojej niebieskiej chwale, abyśmy wspólnie wielbili na wieki dobrego Pana. Amen. Jezus rzekł do Marii: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Jeruzalem, wzniesione jak miasto, gęsto i ściśle zabudowane. Do niego wstępują pokolenia, pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustanowiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z Tobą. Ze względu na dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla Ciebie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus rzekł do Marii: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położono. Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zabrano mojego Pana i nie wiem, gdzie Go położono. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się, powiedziała do Niego: Nauczycielu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli,
ku chwale majestatu swej łaski, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako głowie, to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezus rzekł do niej: Mario, a ona obróciwszy się powiedziała do Niego: Nauczycielu. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodny między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Udaj się do moich braci i powiedz im: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Nie płacz, Mario, zmartwychwstał Pan prawdziwie. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. Alleluja. Przez orędownictwo świętych kobiet módlmy się do Pana za Kościół i wołajmy: Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Przez męczennice, które siłą ducha pokonały śmierć ciała, udziel swojemu Kościołowi męstwa w doświadczeniach. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Przez kobiety zamężne, które żyjąc w świętym małżeństwie wzrastały w łasce, udziel swojemu Kościołowi apostolskiej płodności. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Przez wdowy, które w modlitwie i gościnności znosiły i uświęcały swoją samotność, spraw, aby Kościół objawiał światu tajemnicę Twojej miłości. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Przez matki, które urodziły i wychowały dzieci dla Królestwa Bożego i ludzkiej społeczności, spraw, aby Twój Kościół zrodził wszystkich do życia wiecznego. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Przez wszystkie kobiety, które zasłużyły na oglądanie blasku Twojego oblicza,
daj wszystkim zmarłym Twojego Kościoła udział wiecznej radości. Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego i oglądali Go w Twojej chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.